Fascynujące. To naturalne ukształtowanie wnętrza kanapy wygląda tak niezmiennie od tysięcy lat. Lub co najmniej od kiedy mama zrobiła nową tapicerkę. Wow. To jest kopalnia złota. O, myślałem, że on całkiem przepadł. Jejuś, a ile tu wszędzie drobnych pieniędzy? Co? O, ja nie mogę. Moje jojo. Tak bardzo za tobą tęskniłem, kochane. To chyba koniec rzeki. Może znajdziemy tu jakieś tropy? Piloto, smoki uwielbiają buszować sobie po takich poduszkowych dżunglach. Stój, pilocie! Zaczekaj! Daj się złapać! Pomocy! Jeszcze nigdy w życiu nie przygniotły mnie dwa aż tak olbrzymie i tak okrągłe przedmioty! Stops! Zaraz się zaczyna 168-godzinny maraton Syrena-Mena! Trzeba się ustanowić bardzo, bardzo, bardzo wygodniutko! Dzięki, kochany! Uratowałeś nas! A jednak nie! Biednemu zawsze wiatr w oczy! Krewetka wodna! Patryku, uciekła Milina! Czy wszystko okej? Czy materiał się nagrywa? Tak, jestem i ta kamera pracuje. Część pilotosmoków zaadoptowała się w życiu miejskim i można je spotkać w szufladach na wszystko. Takich jak ta. O, to chyba ślad smoka. Ej, przyglądam się tutaj czemuś. Biedny pilocie, urosło ci się. Bateria ci się kończy? Dlatego jesteś taki grymaśny. Baterie! Mam nadzieję, że... Kalmarko, sukces! Jesteśmy tu z pilotem! Ale jak mam teraz stąd wyjść? Spoko, bracki! Całe miasto wysłało do kanapy na poszukiwania! Niedługo cię wyciągniemy! Yo! Ty, różowy, gdzie jesteś? Z ostatniej chwili. Pewien Patryk, domator, syn domatorów, zaginął w kanapie. Będzie o tym film. Gdzie mój chłopaczek? Mam dla ciebie majteczki na zmianę. Udało się! Znalazłem! Tak, mam go! Mój syn! To nie Patryk! To jest kujek! Jesteś pewna? Oczy ma po mnie. Kurczę, wiecie, co to znaczy? Patryk zaginął! Odstawia tam najlepszy ze swoich programów, a my tego nie widzimy! Co za koszmar jakiś! No to chyba trzeba kogoś po niego posłać. Patryk, jesteś! Patryk, jestem! I znów mogę sobie poużywać pilota! Wszystko się ułożyło. Co za rozczarowanie. Ile za to złotko? Wiem, stary jest. To może ze dwa dolce. Stać, nie ruszać się! Moja własność nie jest na sprzedaż! A, dam 1,50. Smoko!
Patryku, to nie było twoje złoto! Nie bądź zrzędą, ojczulku. Każdy z rodziny oddał coś na wyprzedaż. Tego właśnie szukałam. Ile za to chcecie? Ej! Jaju, pyszny lizaczek! Na przykład ten oto kciuk, posłuchajcie. To pamiątka ze starożytnego Rzymu. Czyli z czasów, gdy byłem prężnym, żwawym młodzieniaczkiem. Co się dzieje, dziadku? Powiedz, co widzisz? Otóż widzę Małżoseum. Klaunem w Małżoseum, a to była najniebezpieczniejsza robota w całym Rzymie. Tamtego dnia olbrzym mnie pokonał. Uch, jak przeraźliwie nieświeży miał oddech. Nagle na szali zawisło moje życie. Wtedy to tłum głosował, no i stało się. Wiedziałem, że już po mnie. Potrzebowałem planu awaryjnego. I to szybko! Chcecie za starą pęsetkę do włosów w nosie? To nie jest żadna pęseta! To są szczypce do wyrywania zębów z czasów, gdy w średniowieczu byłem dentystą! To jest ci Rzemek, mój drogi królewski smok strażnik! Otwórz buzię i pokaż kotku, co masz w środku. W porządku, siekaczu. Jak tu skończę, to cię dogonię. Być może. Rudy też chce całusa. Do widzenia, dentysto! Pa, pa! Żegnam! Nitkujcie zęby! I dlaczego nie sprzedam tych historycznych szczypców? Nie nas sprzedasz! Nie nas sprzedasz! Nie nas sprzedasz! Nie nas sprzedasz! Następny mądrala, który zechce tknąć moje wspomnienia, dostanie gryza! Dzień dobry, a jaka cena tego? Czy pani ma beton do uszu nalany? Moje rzeczy nie są na sprzedaż! Ale ja wcale nie chcę pana rzeczy. Ja bym chciała pana. Co? Przyszliśmy tutaj, bo szukamy dziadka. Prawda, synek? Podobno. Weź rękę. Nasz własny dziadek troszkę szwankuje. Dam panu 50 baksów, zostanie pan naszym dziadkiem? Absolutnie nie! Mój dziadek nie jest, kurczę, na sprzedaż! No to może 50 baksów i coś takiego? O, o lizacie! O smaku tapioki! Sprzedane! Narazka, rodzinko! Przenoszę się w lepsze miejsce! Mamy basen! Lali, 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 lali! Cześć, mamciu! Dzień dobry, tatku! Mamciu, tatku! Kto to jest?
sama chciałabym wiedzieć. Znasz go, skarbie? Więc ty, kotku, też go widzisz? O, myślałem, że tylko ja mam Teomanu. Jestem twoim dziadkiem przecież. Czy codziennie mam ci to powtarzać? Nie denerwujcie go. Jest chyba wściekły. Ciorka, co tam knujesz? Ano, knuję. Próbuję uknąć fałszywą reklamę do twojego fałszywego programu. I będzie coś z tego? Ich fałszywi ludzie mają zadzwonić do moich fałszywych ludzi. Jak to mówią we Francji? Bon appétit. Koniec! Kurczę, chyba znów będę punktualnie w pracy. Przykro mi, skarbie. Halo, ale ja jeszcze nie jadłem. No to będę sobie sam musiał zaśniadanić. Chyba mleko się zepsuło. Jeść, jeść, jeść! Ej, ty, kto cię tu zapraszał? Jeść! Jedzenia szukam. Umieram z głodu. Jedzenia? Ach wy, wszystko macie na tacy podane. Myśmy w waszym wieku sami byli jedzeniem. Jakim daniem? Cicho, klucho mózgu! Kluchy... To było dawno, w okresie patroiku, za wczesnych rozgwiazd jaskiniowych. Na świecie nie było jeszcze automobili. Nie było czym dojechać do marketu. Zakupy musieliśmy robić sami w dziczy. Z kolei na nas polowały dinozaury. Kto miał szczęście, tego nie zjadły. No to gorzej już chyba być nie może. Jaskiniowe rozgwiazdy były wartościowym posiłkiem dla dinozaurów. I dlatego dinozaury aż do dzisiaj są z nami. Przypomniało mi się. Jestem głodny. Już wiem. Zorganizuję w programie kącik kulinarny i sam sobie coś upichcę. Gotuj z Patrykiem. Witam widzów po przerwie. Zrobimy sobie teraz razem zapiekankę. Co tu mamy? Skarpety, brudne buty, suche liście, książki z makulatury i zużyte serwetki. Coś musisz z tego wymyślić. Pieczemy w 1000 stopni przez sekundę. Gotowe. Kończymy odcinek. Historia postaci oraz imiona portretowane w produkcji są podejrzane, szczególnie ja sam. Nikt powiązany z programem nie otrzymał nic wartościowego, szczególnie ja sam. Podczas kręcenia programu nikt nie ucierpiał poza mną samym. Dzięki. Wspaniałe grafki, piosenka, zamierz miedzianka, taniec hawajski i niekończąca się lista. Hej, nie pamiętam w ogóle tych pań. Nie wiem, jak ty to robisz. Ja nie wiem w sumie, co robię. Ale na pewno zgłodniałeś, braciszku. Gotowe! Danie nazywa się Zapie Śmiecianka. Przepis wzięłam z programu telewizyjnego. Chyba. A ja to zbyt długo piekłem. Bon appétit! Pyszności, mamo. Neptunie miłosierny! Poproszę lody, Neptun! Ale!
gęba gapy. Jaki koszmar najgorszy! Co za koszmar! No to odcisnąłeś swoje piętno, braciszku. Zajmijmy się pracą. Wchodzimy na żywo za 5, 4, 3, 2, 1. Nikogo nie będę łechtał, chyba że moje własne podniebienie lodami. No dobra, to ja pokręcę jakiś materiał wypełniać. O nie, o, tylko nie od... Zabiorę panu te lody! Jeszcze trochę i zgubię drugie śniadanie. O, śniadanko! Miało mnie utrzymać przy życiu, póki nie dorwę lodu! Dziadku, kręcę materiał do programu Patryka. Powiedz, czy ty masz wrogów jakichś? Co, wrogów? W moim wieku wroga ma się jednego. Czas! Dlatego symboliczną, acz wielką satysfakcję daje mi rozwalanie zegarów. Łap, wnuczko, za błot i razem ze mną śmiej się w twarz ojcu czasowi! Mają nauczkę. Patryku, co to jest? Cicho, jedzie tu. Dzień dobry, dziewczynko. Czy masz może ochotę na lody? Dwie czeko banano gały. No, słyszał pan krzak. No, ale to spora porcja jak dla takiej kruszynki. Nie, to nie dla mnie. To dla mojego starszego brata. Starszy brat? O nie. Lody! Lody! Nie, odejdź! Lody! Lody! Lody, lody, lody! Mobilna gęba gapy! Oddawaj! Niepotrzebnie cię wyłączyłam! Oj, koniec programu! Nauczyliście się co nieco o wrogach i lodach? I obsłudzę tostera? Do następnego! Przyszłam, aby zgłosić się na posadę stażysty. Mamo! Następny! Jestem słodki! Następny! Następny! Następny, no! Oj, nie zauważyłam cię! Felek Figielek! W porządku, Felku. Z tego, co tu widzę, jesteś ode mnie młodszy oraz także niższy, więc zgodnie z prawami dziecka musisz mnie we wszystkim słuchać. Lubię telewizję. Wobec tego postanowione. Witaj na pokładzie. Szkolenie zaczynasz jutro od rana. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ha ha ha!
cenną kolekcję serwetek! A mnie ktoś twarz! O! A! Nie! Jak to w ogóle możliwe? Dzień dobry, Bikini Dolde! Zapraszam was na Krapina Show! Przed wami prowadząca program moja siostra Krapina! Ja jestem Krapina! To Felek! Ukradł nam program Patryka i nie tylko program, a całą resztę też! No trudno, choć nieźle żarło. To ja się bachnę na podłogę. Trudno? Rozgwiazdowie się nie poddają! Czy się poddałem, gdy dinozaury buchnęły mi kieszonkowe? Pojęcia nie mam. Czy się poddałem, gdy horda barbarzyńców przepłynęła ocean, aby buchnąć mi kieszonkowe? Nie mam pojęcia. Czy poddałem się, gdy marsjanie zrobili mi nalot na chatę, porwali do spodka i buchnęli mi kieszonkowe? No nie wiem, no! Oczywiście, że nie przecież! Inaczej nie miałbym forsy na kanapkę. A teraz ruszajmy! Odzyskamy wasze własności! Będziemy plądrować! Dobrze, podjął trop! Prowadź do Felka, figielka! Znalazłeś go! Brawo, mądry kujek! Pokażmy Felkowi, z kim zadarł! Naprzód! Gdzieś tutaj na pewno jest! Musimy go znaleźć! Przyszliśmy po swoje rzeczy, Felku! Bierzcie, ale sama góra oglądała nas dziś rano i zaklepała na 6 sezonów. Ta, Krabina Show pójdzie na satelitę. I tak te wasze rzeczy wszystkie zostały zmiażdżone. Dziadusiu, gratuluję ci planu. Nie miej do mnie pretensji, skoro sama nie umiesz umiejętnie plądrować. Witamy widzów programu Krabina Show! Żart sytuacyjny zawsze mnie bawi. Co jest, siostrzyczko? Jesteś zła, że Felek Figielek ukradł nam pomysły i odniósł sukces w telewizji, o jakim nam się nie śniło? Czołem, spacz, Bob, co za miłe spotkanie. Serwus, Patryku, co to nowa stylówka? Tak, zajmuję się poszukiwaniem pracy. Jaki zbieg okoliczności? Mnie też przydałaby się praca, bo wiesz, trochę jestem ostatnio krótki. Przydałoby się nieco sałaty w towarzystwie szmalców. To wcale nie zbieg okoliczności, tylko dwa podobne zdarzenia w podobnym czasie. Wygląda na to, że dziś będziemy kręcić w terenie. Sklep dusi grosz. Praco, praco, praco! Jeszcze jedna pudełka. Załaskotało. Oj, sorka cię bardzo. Myślałam, że to pudełko płatków. Byłoby super. Wilka, naszło mnie przeczucie. Że mamy zostać torebkowymi? Nie, jednak to uczulenie. Weź zobacz na brzuchu. Zostań torebkowym. No dobrze, zaczynajmy. Moja pierwsza sytuacja w tej pracy. Jesteś jakiś powolny. W pakowaniu zakupów najważniejsza jest prędkość. O nie, jeszcze jedna rzecz. Pięknie to zrobiłeś. Teraz ja. Co za szyk. Dzięks. Co się tutaj dzieje? Możesz mi bąklo mózgi! Wynoga! Przecena armat. Skończyliśmy pracę!
Chyba zaczynam jarzyć, o co chodzi w pracy. Lecz czy znalazłem morświnie? Mówi się morświna. Okazja. Psst, proszę pani, szukamy pracy. Może moglibyśmy pomalować pani ten płotek? Oczywiście tak. Jacy mili chłopcy. Przy okazji może rozprostujemy zmarszczki. Tak to się z kumplem maluje płot, maluje płot, maluje płot. Tak to się z kumplem maluje płot dla fajnej starości. Super! Temu domowi też by się przydało. O dwóch gamoni później. Och, jak ślicznie, dziękuję, Jejusiu. Nie wszystko jeszcze pani widziała. Ta-da! Zrobiliśmy pani domowi metamorfozę. No rzeczywiście. Niezła dziunia, co nie? Praca dobrze skonana. Dzięki za podwózkę oblecznym wazem. Wytrzymuję to, bo dajecie mi forsze. Zostańmy taksiarzami. A po co brać taryfę, skoro jest patrycha? Co to patrycha? Zaraz pani wysiada. Terminal przyloty czy odloty? Tym razem mi się nie wywiniesz, złoczyńca. Tym razem pani mnie nie złapie. Trudno, musimy sprawdzić to najbardziej śmierdzące z miejsc. Łazienkę na piętrze. Powiedz chujkowi, że go kocham. Poradzisz sobie, bracie. Na pomoc! Ja chcę jeszcze pożyć. Patryczku, zdaje się, że miałeś nie drażnić klozetu. Ja tylko jestem na tropie dziwnego zapachu. To na pewno nie klozet. Codziennie robię mu porządne pucu-pucu. Chcesz na spacerę? Ser Limburger i zasypka dla niemowląt. To jest ten zapach. Jesteśmy blisko. Wdrożymy zaawansowaną technikę. Nie. O, tu jest. Han. Bardzo dziwne. Róże nie cuchną. O, ładny kotek. O, na sardynki to też nie był ten zapach. Czekaj, chyba czuję coś. Treścią. Zalana piwnica ze szczyptą mięty. Jesteśmy coraz bliżej. Fetorek ulatnia się z domku babci obłynosowej. Przeczuwam kłopoty. Super! Z kłopotów są super programy! Moi drodzy, doszliśmy do źródła drażniącego, acz super ciekawego zapachu. To niebezpieczna pieczara dzikiej babci. Czym to zawdzięczam sobie wizytę zacnej młodzieży? 13 raz w tym tygodniu. Jesteśmy na tropie pewnej woni, która zdaje się wydobywać z pani domu. Nie! O, nie tu! Też nie stąd! A może te skamieniałe landrynki na papierze wydają ten swąd? Nie, to nie to. Poczułem go! To
z piekarnika, jestem pewny. Czy to jest to, co myślę? Wywiaduję. Babcia Obłynosowa jest kanibalką. Nie mówcie głupstw, kochani. Z tej okolicy to bym i tak nie zjadła nikogo. To moje danie. Kapusta z gorgonzolą i jajami, oliwkami i korniszonami. A tak, teraz dostrzegam. A ja rozpoznaję zapach. Fuj! Proszę, pyszne ciasteczka z marynowanej kapustki. Dziękuję. No to pa, pa, kochane słodziaczki. Żyj, mój ty jadalny golemie! Masz ciasteczko, a teraz naprzód zmiażdż wrogów moich! Zagadka rozwiązana. Ten drażniący fetoryk to było danie pani babci. Co to za smród? O, hej, dziadku! Idę sobie na górę! Dzień dobry, wnuczku. Idę właśnie na dół. No to ja, idę, Ele. Ja proszę, wchodzę. Przepraszam. Schodzę. Co? Przepuść mnie, co? Nie, ty przepuść mnie. Starość przed brzydotą. Perły przed wieprze. Moja osoba przed twoją. Wybacz, dziaduniu, ale tatko zawsze powtarza. Synu, oto najważniejsza rada, jaką ode mnie usłyszysz. Nigdy w życiu nie wycofuj się na schodach. To ja ci powiedziałem. To moja rada. Nie obchodzi mnie, kto powiedział pierwszy. Idę po kij golfowy. A ja nie cierpię łazienki na górze. Broń się. Sam się lepiej bronię. Witajcie, tu Roman Okoń, na żywo dla państwa z domostwa na Przedmieściu, gdzie po krótkim zawieszeniu ognia na posiłek z kanapek obserwujemy eskalację konfliktu. Czy chcący wspiąć się po schodach wreszcie odstąpią? Nie! Czy chcący zejść po schodach wreszcie odstąpią? Nie! Zatem czeka nas starcie! Igrzysk litości, ratujcie! Wiemy, te schodowe wojny to najciekawsza potyczka na schodach, jakiej byłem w życiu świadkiem! Uwaga! Atak bagietek! Chleb! Na zakwasie! I kuperniki! Nie pieczywem go zatrzymam, ale mam ja plan B! Dlatego nie cierpię tej toalety na górze. Starość przed brzydotą! Więc znów się spotykamy, tak? Coś ty za jeden? Jestem tym, przez którego zamarzy ci się, abym nie był twoim dziadkiem. Zaraz, ale ja cię znam. Dziaduś! Nie zmieniaj tematu. Żądam satysfakcji. Proszę bardzo, zawalczmy. Yeah!
Przepraszam na chwilę. Coś mi wlazło w zęby. Hej, mój kigolchowy! Hej, kalmarko! Patrz, mam swój kij! Łazienka na dole! Wosy przed brodą! Zapoznajmy się teraz, proszę, z realnym odbiorcą efektu tejże zbiórki. Przedstawiam wam Gacusia, ślimaka, który nie umie tańczyć, i jego pana SpongeBoba! Dzięki, panie Patryku. Opowiedz nam, proszę, tę żałosną historię. Ćwiczyliśmy przecież. Tak, dobrze, no tak. Otóż próbowałem z Gacusiem już każdego stylu. Stepowania. Próbowaliśmy klasyki. Nawet liznęliśmy troszkę pogo. Biedaczysko nie potrafi tańczyć i już. Zbieram ciuszki do prania. Mamo, ja tu program robię. A ja będę robić pranie. No już, wyskakuj z brudnych gatek. O, mamo. Grosik do grosza, aż urośnie grusza. Telefony, liściki i psychoduchowizję kontynuować. Właśnie otrzymałem psychoniusa z ogródka za domem. To Doman Kokoń. Jestem Roman Okoń. Proszę spojrzeć, mamy tu paszczę aligatorów, płonące opony, mistrzów boksu z zawiązanymi oczami i zakompleksioną nauczycielkę Majmy. Zbliżamy się do chwili, w której dziadek Patryka poświęci swoją osobę, by wesprzeć biedne ślimaki w nauce tania. Co pan mówi o ślimakach? Uwielbiam typa. Wracamy do studia. Dzięki, Piroma. No tak, szykuj się, chłopi, bo przygotowałam dla ciebie nowe rozwiązanie. Nazywa się Nie latający, a tańczący dywan. Pozwólcie, że pokażę. Okej, Gacuś, daj jakiś ruch. Daty, daty, kroczek zrób, partnerowi drinka kup. A tobie! Halko, ktoś może widział Pata? Patafiana? Podobno to jest. Widzieliście Patafiana? Spójrz w lustro. Powoli zbliżamy się do końca patratonu dla nietańczących ślimaków. Nim się rozejdziemy, zobaczmy jeszcze materiał od Romana Okonia. Jestem Boban Boboń, to znaczy Roran Roboń. Nieważne, oglądajmy numer! Wygląda na to, że wnuczek chce poklepać swojego dziadka motywacyjnie po pleckach. Chcę tylko powiedzieć, że miło mi było poznać. Oj, nie, nie, nie żegnam się. Wnusiu, czy możesz proszę sprawdzić ogrzewanie siedzenia? Chyba coś nie działa. Oj, czujemy przyjemne ciepełko na pół. Z przejęcia cały drżę. Czy ty także drżysz? Miejscowo! Udało się! Jemy, udało się! Wiem, co zrobić! To się nazywa step spray! Dziękuję wszystkim!
wszystkim, bo dzięki wam nasz patr Aton to pasmo sukcesu.